Siemano, mamy rano! Pozdrawiamy budowlańca, jedziemy do roboty. Dzisiaj taki vlog codzienny będzie. Nie wiem, co będę jeszcze robił. Może pojedziemy w kłosy, może na warsztacie, może pojadę w końcu kombaj wyciągnąć. No zobaczymy, co będę robił. Dzisiaj jest sobota, 8 czerwca. Siedziałem z filmem, robiłem dwa filmy do godziny 4 rano. Zanim się wykąpałem, położyłem się. Jeszcze sobie poszedłem, zjadłem, była godzina 5 i o godzinie 7.30 zadzwonił budzik. No i tak wyglądał mój sen dzisiaj. Jeszcze się trzymam, nie jest źle, byłem na polach zobaczyć, jelenie wpierdzielają dalej, przeżyto niedobrze, muszę zgłosić szkodę, wygląda to źle. Nie nagrałem, bo zapomniałem kamery z samochodu, nie chciało mi się wracać i to tyle w temacie. No i co, jedziemy, zobaczymy, co chłopaki robią. Brat prawdopodobnie był rano wymienić koła w przyczepach, zobaczymy, czy był wymienił. No zaraz jak będę, to coś nagram. No jak widzicie, brat był zmienił opony na używki tirowskie, bo zwykłe opony wysiadają. Tutaj ogólnie są felgi te same, tylko opony inne o niższym profilu, bo po prostu za wysokie i obcierają. Tak to wygląda. Impreza wszystkich opon kosztowała 1200 zł. Myślę, że nie jest to dużo i te opony na pewno pojeżdżą jeszcze długo, długo, jeżeli chodzi o rolnictwo. No, na pewno przeżyją opony rolnicze. No, i teraz można jeździć śmiało i jedziemy dalej. Liście zapałem brata na gospodarstwie, u niego zajechał wyrzucić stare opony. Jeszcze na zapas będą w razie w jakieś. Ale szału z nimi nie ma, tymi tirowskimi. Tutaj fajne są opony na długi czas, już na pewno będą jeździć. No, a my jeszcze zamykamy bramę i jedziemy zobaczyć na Łubin, jak ten wygląda, tej działce 360 hektara, czy przez tydzień czasu od niedzieli coś się zmienił. No, jak widzicie, muza w Audiolo napiernicza. My jesteśmy na Łubinie. Tutaj na poprzeciaku jest Sonet, tu jest jakaś dziura, tutaj stała woda. Jak widać, coś tutaj nie pasuje, woda stała. Ogólnie tu chyba słabe pH jest, bo badałem tutaj próbki z ostatniego filmu, będziecie wiedzieli, że tu jest słabe pH. Jak widać, po Łubinie nie toleruje też słabego pH. Zresztą jak każda roślina. Ogólnie zeus jest tutaj fajny. Tutaj wchodzimy, widać, nic roślinie nie brakuje. Jest wszystko ok, jest czyściutki. I co najlepsze, tutaj Łubin jest na efe zrobiony. Jest na efa, jak widać, nie ma chwastów, zaorane, na drugi dzień zasiane. Fajnie to wygląda, ten zeusek. Zeus ogólnie, no, jeżeli kiedyś będę siał Łubin, to tylko i wyłącznie zeusa i to będzie kwalifikacja. No jak widzicie, trochę chabru jest, no, trawa gdzieś przebija się miejscami, ale ogólnie naprawdę jestem zdziwiony. No tutaj gęsty siew, 220 kg zeusa, to też powoduje, że tych chwastów jest mniej. No ogólnie nie, albo jest tak słaby pH, że nic nie rośnie oprócz Łubinu. O, nawet grosza gdzieś się trafia, zobaczcie, rośnie. O. No i tak to wygląda. No. No, tu jest ten Łubin. Który. No zobaczcie, jaka różnica w materiale siewnym. Tu jest zeus, tu jest ten nasz Sonet kilkuletni, a tu jest przesiewany ten Łubin. No i ja wam powiem dzisiaj, że przesiewanie trafione, tylko po prostu za późno. On jeszcze urośnie. No miejmy nadzieję, że urośnie. Troszkę wilgoci jest, popadało 7 litrów tutaj przedwczoraj. No ale tutaj już, jak widzicie, gdzie jest dziura, to dziura będzie. Tutaj musowo musi iść wapno i to, no, musowo musi być wapienko bez dwóch zdań. No tu jest jakaś dziura, widać, ale ogólnie jakoś coś tu będzie, nie będzie źle, ale szału też nie będzie. Dobra, zobaczcie, jakie tam dziury, widzicie, jaka dziura tam w oddali. To jest po prostu słabe pH, brak wapna, kwasota niemiłosierna, kwasior tak zwany. No, no i dobra. A tu jest ten właśnie przesiewany Łubin, a tu jest ten Łubin, też Sonet, ale po prostu inny worek. I zobaczcie, jakie by fajne, kurde, pole było. Jakiś tam by był, plon by oddał swój jako taki. Zobaczymy, co to będzie sypać. No, ten przesiewany, to za wiele na niego nie liczę, ale zobaczcie w oddali, co robi zeus. Zeus robi robotę. No, zmianowanie będzie, przężyto będzie nie do wywijania stąd.
za rok. Damy wapno węglanowe, to tyle, lecimy dalej. No, jak widzicie, Kejsik, brat Tomek przyjechał Kejsem tutaj na warsztat już, bo tutaj mamy jeszcze problem z przyczepą. Ogólnie co się stało, a stało się to, że tutaj, jak macie od poduszki mocowanie, po prostu wyrwało szpilkę i tu lekko podgięło. To tutaj brat, jak widzicie, podprostował, tu odpękło, będzie tu dawał jakieś wzdłużne z płaskownika wzmocnienie tutaj do ramy, do spaweo i tu. Miejmy nadzieję, że to będzie trzymać, chodzić. A co do oponek, to zobaczcie, fajne oponki. Ogólnie na te wszystkie 8 sztuk dał 1200 zł z wymianą. No, fajne opony, pochodzą długie lata. Długie lata, nie wiem jak to pochodzi, jak nie strzeli to będzie jeździć. Ogólnie opony są niewymęczone. W rolnictwie się jedzie maksymalnie 40 na godzinę. Także to będzie na pewno sprawować się. I tutaj co do pługa się odniosę, bo jesteśmy na warsztacie. No zobaczcie, tu jest cała ta obrotnica, można by powiedzieć, cały stworzeń, wszystko, cała podstawa. Też się zastanawiam tutaj, tak jak z tym wałem od kornika, czy mamy nowy stworzeń kupiony, jak widzieliście na filmie z historii pługa, czy nie odkręcić tego stworzenia i po prostu nowy stworzeń dać na ten klej dołożyć, wtedy likolit, coś tam 603 czy 602, coś takiego. On redukuje luz do bodajże tam 22 chyba setek i to by, podejrzewam, żeby trzymało. Dużego luzu nie ma, by nowy stworzeń na pewno wbije się młotkiem, jakby ten klej dał, to by to chodziło bez żadnego napawywania, wstawiania czegoś, jakiejś tulei, czy tulei tu za bardzo nie możemy wstawić, tylko ewentualnie możemy napawać i zrobić wymiar pod stworzeń. Tylko taka opcja wchodzi w grę. No tutaj trzeba zamówić nowe łożyska na obrotnicę, nowe uszczelniacze. Jeszcze jest problem z siłownikiem. Problem, nie problem, siłownik ogólnie nie cieknie. Tylko tutaj wewnątrz, tu pokażę wam, w uszach jest luz. Ucha są wybite i po prostu, nie wiem, zawieziemy też do tokarza to i zobaczymy, co powie tokarz, czy po prostu, nie wiem, zrobi otwór większy, wstawi jakąś tuleję i to mi wtedy nowe jabłka się założy. No zobaczymy, co wymyśli. Ogólnie są dostępne nowe uszy, ale to odcinać, spawać to drogo wyjdzie. Mi się wydaje, że lepiej jest wstawić takie wstawki z tulejki, żeby ten wymiar pod nowe jabłka był prawidłowy. No i to tyle w temacie spługa. Tutaj ogólnie jeszcze jest problem, mamy ten stworzeń wybity, jak ostatnio widzieliście. Dzisiaj trochę więcej wiem na ten temat i wam powiem, bo brat się orientował, bo ja myślałem, byłem przekonany, bo brat mówi, czy ten stworzeń będzie wymienny. Ja mówię, że raczej chyba tak, bo on tu jest, kołnierz ma i to by się odcięło ładnie z tej i z tej strony i z tej od dołu, może jakoś by to wyciął i taki stworzeń sam bym kupił. Ale niby w katalogu ten stworzeń, ta część elementu występuje razem z zwierzyczką, czyli cały element, wszystko, i to będzie drogo, zobaczymy. Nie wiem, czy będziemy napawywać to, bo boimy się, że może to się urwać, dlatego jeżeli nie uda się takiego stworzenia zrobić, albo ktoś by nam wytoczył, no nie wiem, zobaczymy, czy po prostu na to nie założymy nowego jabłka i to jeszcze będzie chodzić jakiś czas. No trudno mi powiedzieć, no tutaj jest najlepszy traktor z gospodarstwa, to jest najlepsza maszyna, najlepszy zakup. Z początku też były z nim problemy, ale Niemcy go naprawili i do dzisiaj chodzi, ma 7,5 tysiąca godzin zaraz nastukane i chodzi bez zarzutu, nic się tu nie dzieje. Co tu mogę powiedzieć takiego, co zauważyłem, że troszkę zawory stukają, czy byłoby zawory wyregulować i to tyle, i tak to maszyna gwizda, a że tam był przód robiony, to jest normalna sprawa, wada fabryczna była, że te uszczelniacze ciekły. No, my daliśmy podwójne uszczelnienie, tak zwane babsle. No i to tyle i widzimy się w późniejszej części dnia. Prawdopodobnie będziemy jechać na kłosy, wyrywać kłosy, odmianę siewną, adwokat i Julius. No, także trzymajcie się i widzimy się może gdzieś w późniejszych godzinach dnia. No, akurat zajechałem sobie do CPN-u, jadę do taty,
byłem sobie wziąć obiadek, taką tortillę, bardzo dobre, pewnie teraz narobię niejednemu smaka widzowi i hot doga i do tego jeszcze taką Pepsi, no i obiadek jak znalazł, no Szoko się naje i coś będziemy robić, chyba pojedziemy w kłosy, no, no i to tyle w temacie, no i co? Subskrybujcie kanał, daj łapkę w górę jak jeszcze nie dałeś, no i do zobaczenia, do następnego odcinka, na razicho, cześć, pioneczka!